9 sierpnia wspominamy świętą Mariannę Cope z Molokaj, zakonnicę. Marianna urodziła się 23 stycznia 1838 roku w Heppenheim w Niemczech. Rok później jej rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i osiedli w Utice w stanie Nowy Jork. Po przyjęciu obywatelstwa amerykańskiego rodzina zmieniła nazwisko na Cope. Marianna uczyła się w parafialnej szkole podstawowej w Utice. Po jej ukończeniu pracowała w fabryce odzieży. Choć już we wczesnej młodości pragnęła zostać zakonnicą, aż do 24 roku życia musiała pozostać w rodzinnym domu, aby opiekować się niepełnosprawnym ojcem i pomagać matce w wychowaniu młodszego rodzeństwa i w utrzymaniu rodziny. Dopiero w 1862 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr z trzeciego zakonu świętego Franciszka w Syrakus. Rok później złożyła śluby zakonne. Rozpoczęła działalność apostolską, nauczając dzieci niemieckich emigrantów. Miała wielkie zdolności organizacyjne i dlatego bardzo wcześnie powołano ją do zarządu prowincji zgromadzenia. Marianna założyła kilkanaście szkół dla emigrantów i dwa szpitale, świętej Elżbiety w Utice i świętego Józefa w Syrakus, a w latach 1870-77 była dyrektorem drugiego z nich. Następnie została wybrana na przełożoną prowincjalną zgromadzenia. 6 lat później udała się na Hawaje, by zorganizować pomoc dla trędowatych w Kakao i założyć tam misję swego zgromadzenia. Po przyjeździe na wyspy prowadziła dynamiczną działalność charytatywną. Otworzyła m.in. szpital na wyspie Maui oraz dom w Oahu dla dziewcząt opuszczonych przez rodziców chorych na trąd. W 1888 roku na prośbę lokalnych władz przeniosła się do ośrodka dla trędowatych dziewcząt i kobiet na wyspę Molokaj. Tam spotkała umierającego już świętego ojca Damiana de Woostera, który pracował wśród trędowatych od 1873 roku. Po jego śmierci w 1889 Marianna objęła również kierownictwo nad założonym przez niego domem dla chorych chłopców. Siostra Marianna żyła wśród trędowatych 35 lat. Zmarła w Kalaupapa na Molokaj 9 sierpnia 1918 roku. Beatyfikował ją na polecenie papieża Benedykta XVI w dniu 14 maja 2005 roku kardynał José Saraiva Martins. Sam papież Benedykt XVI kanonizował ją 21 października 2012 roku w Rzymie. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Mariannę Dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.